obchody 70-lecia klubu rozpoczną się w piątek już w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Akademia Piłkarska Wigry Suwałki wspólnie ze współorganizatorami, z Urzędem Miasta, z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji po raz piąty zorganizują turniej piłkarski imienia Grzegorza Wołągiewicza. Podobnie jak w poprzednich latach, będzie to turniej, w którym wezmą udział drużyny dziecięce, drużyny dziewięciolatków. Po raz kolejny do Suwałk zawitają, myślę, najlepsze akademie piłkarskie w naszym kraju. Będziemy mieli przyjemność gościć tutaj drużyny z czołówki polskiej kluby, z czołówki polskiej ekstraklasy, bo będzie Legia Warszawa, będzie Jagiellonia, Białystok, będzie Lechia Gdańsk, czyli trzy kluby, które na pewno w pierwszej czwórce w ubiegłym sezonie się znalazły. Oprócz tego Wisła Kraków, Arka Gdynia z ekstraklasy, drużyny z pierwszej ligi Stomil Olsztyn, Wigry Suwałki, Akademia 2012 z Suwałk także. No i goście z zagranicy, będą to drużyny z Rosji, z Baltika Kaliningrad, z Litwy, dwie drużyny z Wilna, będzie to Żalgiris Wilno i Wilki Wilno i również goście z Białorusi, a także z Łotwy Dynamo Ryga. Także zaczynamy w piątek w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Będzie to losowanie grup tego turnieju, połączone oczywiście z wieloma atrakcjami, występami artystycznymi i całą taką oprawą adresowaną do uczestników tego wydarzenia, a także zaproszonych gości. Natomiast same rozgrywki, sobota od godzin rannych do wieczornych tutaj na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 na płycie głównej, dwa boiska, drużyny podzielone na dwie grupy. Tak jak mówiłem, sobota, pierwszy dzień turnieju i niedziela rozgrywki finałowe tego turnieju. Planujemy, że koło godziny 14-15 zakończymy ten turniej tutaj. Serdecznie zapraszam, tak jak mówię, piłka dziecięca chyba w najlepszym w Polsce tutaj wydaniu, bardzo wysoki, myślę, poziom sportowy, chociaż dziewięciolatki to już nieraz przekonaliśmy się, że tym rozgrywkom towarzyszą i bardzo duże emocje i tak naprawdę te dzieciaki już bardzo dobrze potrafią grać w piłkę. Także w ten sposób Akademia Piłkarska Wigry Suwałki tutaj włączy się w obchody 70-lecia naszego klubu.